Hej, cześć, witajcie widzowie, witam was w kolejnym odcineczku z Rise of Lopa 2. No i generalnie zakupiłem takiego oto tutaj wojownika, żołnierzyka, który będzie bronił naszą flopę, dosłownie. On ma bronić flopy naprawdę konkretnie. Mamy do tego nowego pieska, który też podobno broni o wiele lepiej od tego guard doga, więc naprawdę może być grubo. Mamy też nowy plakat, który daje nam więcej po prostu pieniędzy i dowiedziałem się, że właśnie też generalnie tutaj hot doga można dać dla flopy i on wtedy ma razy 5 tak naprawdę nawet pieniądze, bo jest full, wiecie, brzuszek pełny, wszystko pełne, pięknie, fajnie, DJ Elgato zaraz jeszcze może zagrać, więc zbieramy w tym momencie na piwnicę i sprawdzamy, co flopa ma w piwnicy. Kupiłem wszystko, co mogłem z tych rzeczy tutaj i basement key kosztuje 500 tysięcy. Możemy też później kupić oczywiście altar, co jest zupełnie jakieś dziwne, do tego potrzebujemy basementu, furnace, no nieważne, w każdym razie piecyk, kupimy piecyk i tam będzie można ochłodzić. Serio? W piecyku można ochłodzić flopę? To jest ciekawe, to chyba ja czegoś nie wiem albo nie pamiętam z tej flopy, że nie ogarniam, o co chodzi. W każdym razie widzowie, jak wyglądają nasze tutaj roślinki? No na ten moment po 80% i znalazłem też nowe rzeczy. Czekajcie, pokażę wam, czy mam to tutaj aktualnie. Tak, mam bread, mam chleb, bo okazało się, że tam wchodząc bliżej to można też kupić chlebek, co nie? Więc zróbmy może na start coś fajnego dla naszego tutaj dla naszego flopy. Może burgerka mu zrobimy, co wy na to? Dajmy mu burgerka, no i zobaczymy, jak to się uda. Ewentualnie, wiecie co, można by też, no nie, no znowu to zrobiłem. No nie, nie wierzę, no dalej, dobra. I teraz tak, widzowie, musimy to zrobić w taki sposób. Może, jako że są to jego pierwsze urodzinki, wiecie, było, że zbliżamy się do lata, wejście w nowy czas i tak dalej, o, taka tam bajera. A nie, nie zrobię. Chciałem zrobić, widzowie, ale wiecie, jaki jest problem? Gościu od mleka nadal nie przyjechał. On tutaj ma przyjeżdżać co 3 dni podobno i wtedy dawać jakieś tam nam, no dać nam mleko, co nie? No ale aktualnie go nie ma. No to my może kupimy po prostu tą piwnicę. Kupiłem piwnicę, siema. Nic się nie dzieje. Absolutnie nic dziwnego się nie dzieje, a te flopa gunnery na pewno się przydadzą, ponieważ tutaj już raz zaatakowały mnie jakieś dziwne gostki, które chcieli zabić mi flopę. Serio, chcieli zabić mojego flopę. To jest po prostu niedopuszczalne. Chcieli mu to zrobić i pomyślałem, że nie, tak nie może być. Dobra, DJ Elgato, dawaj imprezę, w ogóle robimy totalny tutaj spontan. I w tym momencie chciałbym mu jednak zrobić chociaż tego burgerka, bo jeżeli nie mogę zrobić tamtego, to chociaż burgerek. Lettuce? Mamy lettuce, dobra, to lecimy dalej. Tomato, no to tomato raczej tu było. Halo, gdzie jest tomato? Miałem tutaj. Nie, nie mam. Co się dzieje? Dobra, widzowie, nie, no nic nie zrobię, no ja chcę mu coś zrobić i nie mogę. Cheese, chicken, no nie, chicken to absolutnie tutaj nie siedzi. Potrzebujemy jeszcze tomato, no dobra, dawać pomidora, który to pomidor? Jest to jakiś pomidor mushroom, to trzeba ustawić na medium. Okej, okay. Halo? A, już tam jest, no dobra, rozumiem. Do tego lettuce, do tego beef, czyli mięsko i chlebek, dobra. I to na medium, tak, na medium. Burgerek, cook, okej, okay. Co masz w piwni... A! Okej. Okay. Milkman! Siema, Milkman! Myślałem, że w piwnicy będzie coś szalonego, a tutaj się okazało, że po prostu nic tam nie ma. Halo, co jest? Te, Milkman, co ty tu? Mleko mi normalnie... Ja, mleko mi przyniósł. I to ile? Naprawdę sporo tego mleka. Burgerek! Tak, dobra, burgerek. Burgerek dla mojego flopy. Flopa, chodź tu. Zobaczymy, co się stanie z nim. Hot doga, jak zjadł, to był naprawdę, naprawdę zadowolony. Zobaczmy burgera. Burger chyba działa tak samo jak hot dożek, z tym, że hot doga możemy kupić od razu za 5 dolarów, zamiast robić go samemu tutaj i się męczyć przy garach, ale wiecie, to już jest kwestia taka, o właśnie, grzybki będą nam potrzebne do... doczekajcie, grzybki będą nam potrzebne po prostu, o, mamy milion, pierwszy milion do właśnie tworzenia mikstur. Dobra, dajemy mleko, wszystko to sobie tutaj wsadzamy i po prostu wiecie, żeby nam nie przeszkadzało, żeby sobie leżało i żeby było później na mikstury, bo miksturami też się pobawimy. Zrobiłem pierwsze danie dla flopy, jestem z siebie dumny, mamy milion, czy możemy coś kupić? Możemy kupić altar do piwnicy flopy. Możemy kupić też ten kominek, piecyk, cokolwiek to jest, naprawdę ja chyba nie chcę wiedzieć tak naprawdę. Możemy odblokować też drugie piętro, ale to może później i wtedy możemy robić jakiś merch z naszą flopą. Możemy sprzedawać po prostu rzeczy, które wiecie, no po prostu z naszym tutaj flopikiem. Weźmy mu popkata, czyli takiego, a popkat Roblox, dosłownie, tutaj wiecie, tak robi pop pop. Wiecie, o co chodzi na pewno. Za 3 miliony, za 15,25 wawakat, kupmy go. Nie,
niech wszystko po prostu będzie, żeby wiecie, więcej tego wszystkiego dostawać. Mamy już mnóstwo rzeczy kupionych, więc idźmy, zobaczmy, co to za altar w naszej piwnicy, wiecie? Tylko zanim to jeszcze zrobiłbym tak, bread oraz cheese. Czy mam coś takiego? Nie do bab, ale wiecie, generalnie jest pewien problem, bo ja nie wziąłem, dobra, czy karotka, dobra, to zróbmy tak, lettuce i nudle, makaron, gdzie jest makaron? Halo! No nie ma makaronu! Nie, jest, dobra, już się wystraszyłem, że nie ma makaroniku. I zróbmy po prostu z tego... Co ja z tego w ogóle robię? Okej, bo przez chwilę się wystraszyłem, co ja w ogóle robię, ale już wiem. Chciałem zrobić po prostu vegetable soup, po prostu tą zupkę. Nalał, no i robimy zupkę. Czyli wiecie, taką zupkę totalnie zdrową, totalnie z warzywek, więc zobaczymy, jak to... Czy to jest jakiś posąg Flopy, do którego trzeba się modlić? Co tu się dzieje? Dobra. Fajnie, że Flopa może tutaj się chłodzić, chociaż nie wiem, chyba ja czegoś nie rozumiem z tym chłodzeniem. Siema Flopa, co to jest? Mogę mu zaoferować $1? Dobra, stary, siema. Co, ja się... Modlę się do Flopy! Nie wierzę. $2. Dobra, widzowie, robimy to. Modlimy się do Flopy, przez co pewnie stanie się coś totalnie szalonego. Ja muszę to zrobić. Serio, teraz jestem totalnie skuszony tą myślą, żeby zobaczyć, co się stanie. Zobaczymy, jak dużo będzie chciał. Bo aktualnie... No za dużo nie chcę, co nie? No 64, co to jest? No to jest nic. Dla mnie to jest zupełnie nic. Dobra, 128. Jak ja mam prawie milion, no to wiecie, możemy cały czas się do niego modlić i zobaczyć, co się stanie. Ja nie wierzę, co to w ogóle jest? Jakiś altar Flopy. Wiecie, jakiś taki posąg do modlenia. Co się dzieje? Ja nie wiem, gdzie ja trafiłem w ogóle. Co w moim domu się dzieje, że tak zapytam? To powinno być pytanie, które powinno od razu pierwsze paść w ogóle w tym wszystkim. Dobra, leczymy. Panie Flopo, proszę cię, żeby moja Flopa miała jak najlepsze życie, żeby układało się z panią Flopą, żeby po prostu dzieci były zdrowe, żeby miał pod dostatkiem tego, co chce, i żebym go też dobrze głaskał w dalszym ciągu, żeby po prostu pamiętał o nim jako ojciec. A zanim skończymy, widzowie, się modlić, bo mamy już 90%, to pójdziemy do naszego Flopy. Masz hot dog? No weź ode mnie tego hot doga, stary. Dobra, widzę, że przez to, że jest mu gorąco, dobra, wiem, co zrobić, widzowie. Też to przetestowałem i w momencie, kiedy Flopie jest gorąco, to po prostu wystarczy pójść po lemoniadę do tego gościa za $5 i w tym momencie możemy Flopie dać lemoniadkę. Wtedy jest totalnie ochłodzony i wiecie, o to właśnie chodzi. Dajemy mu szybciutko, dobra? I proszę bardzo, zażegnany problem. DJ Elgato jeszcze nie gra. Od niego weźmy rentę, bo nie zapomnę ci tego. Mimo, że tak naprawdę już tego nie potrzebuję, bo pieniędzy mam mnóstwo, to chętnie ci ją nawet podwyższę, bo jestem takim właśnie właścicielem. No nie będę mówił jakim. Dobra, zobaczmy dalej, co my tu mamy. Generalnie mamy milion, więc moglibyśmy też zrobić tutaj... Nie, 75 milionów na tego Giako. To jest jakiś taki mroczny kotek. Dobra, tutaj mamy to, Grampikat, generalnie no wszystko widzę, tutaj kosztuje naprawdę mnóstwo, więc to sobie zrobimy w następnych odcinkach, to na pewno. Tylko teraz tak, ziomek, czy ja ci mogę znowu poprosić, o, znowu kasa, dobra, idealnie się złożyło, po prostu. Dobra, póki nie ma żadnych najeźdźców i nikt nie chce mojej Flopy tutaj zabić, mamy już ile? 3 dzieciaków mamy, co się dzieje, naprawdę, no rosną jak na drożdżach, co oni robią, czy tak cały czas tylko dziecko za dzieckiem, dosłownie. Dobra, widzowie, zaczynamy. Robimy. Teraz to będzie impreza. Dosłownie. Oferujemy swoje życie Flopie. Dobra, widzowie, to jest właśnie ta chwila. 524 tysiące dla Flopy. Dla flopowego boga, czy jak go tam nazwać. Dobra, przywołujemy, czy cokolwiek to jest. Dobra, co się stanie? Ja nie wierzę. Dobra. Wiecie co, naprawdę nie wiem, czego się spodziewać. Totalnie. Flopa... Co to jest? Normalnie... Co jest? Jesteśmy w jakimś kościele, no nie wiem nawet, jak to nazwać dokładnie. Dobra, jakiegoś tutaj mały Flopę, który dosłownie coś od nas chce. Witaj, moje dziecko, co się dzieje w ogóle, stary? Co ja tutaj robię? Powiedz mi, proszę. No co? A, tato? Jak tato? Co? Czekaj. Okej. Powiedziałeś, witaj, moje dziecko. Nie o to mi chodziło. No to... Co ty powiedziałeś? Dobra, o co ci chodzi? To głupie. To brzmi świetnie, dobra. Ty jesteś głupi. Kropeczki. Dobra, kropeczki. Czy dostanę jakąś nagrodę? A, Dada, tutaj jesteś. No jestem. Możesz wziąć jeden z moich artefaktów. Co? Artefaktów? Dobra, chętnie. Tylko jeden? No dobra, gościu. To tak, mamy jakiś super miecz. Oraz ten oto tutaj puchar. Dobra.
Czyli spada, na trzej flopie spada szczęście wolniej, a tutaj powerful weapon i zawsze będę miał przyspał. Dobra! Kozacki miecz, Excalibur! No nie, no musiałem wziąć Excalibur, widzowie. Wiecie dlaczego? Ponieważ ja jako cudowny tata zawsze będę zajmował się moim flopom, więc nawet nie pozwolę na to, żeby jakkolwiek mu to szczęście spadało. Więc widzowie, prosta sprawa, że weźmiemy Excalibur i zawsze będziemy się z nim respili, więc wiecie, to jest po prostu idealne dla nas. Weźmy mu jeszcze hotdoszka, właśnie po to, żeby nie spadała mu absolutnie... Nie spadało mu szczęście. I tyle. Mamy Excalibur. Nie, no nie spodziewałem się, że jakby altar... Da nam jakieś przywołanie i później jeszcze Excalibur. Dobra, Elgato, grasz? Nie, nie grasz, jeszcze nie grasz. Dobra, trudno. Widzę, że znowu możemy... A, i mamy Excalibur, ale możemy kolejne zdobyć! Możemy zdobyć też puchar! O matko, co tu się dzieje? Dobra, to ja powoli będę to robił, ale to już raczej w następnym odcineczku, widzowie, więc dziękuję wam za obejrzenie, do usłyszałka, trzymajcie się i cześć!